Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejny film instruktażowy Ariadny. Dzisiaj będziemy robić popularne w ostatnim czasie kule świetlne, zwane cotton balls. Aby wykonać te kule, potrzebujemy małe baloniki, najlepsze będą te w rozmiarze 5, bądź baloniki na wodę, nożyczki do odcinania nitki, klej, taki jak Magic, bądź Wicol, bądź inny klej, który po wyschnięciu staje się przezroczysty, miseczka z wodą oraz pędzelek, który się przyda do równomiernego nakładania kleju na kulki, LEDowy łańcuch, który ten akurat zawiera 10 lampek, natomiast długości są różne i tutaj w zależności od tego, jaką długość Państwo chcą uzyskać, mogą być również łańcuchy, które mają 20 lampek, 30, ten ma akurat 10 i jest na baterie, także będą potrzebne również baterie, także igła do przekuwania baloników oraz przede wszystkim kordonki. My polecamy kordonki karat 8 i kaja 15 z oferty Ariadny. Kaja 15 występuje w 50 kolorach, natomiast karat 8 w 55 kolorach. Także jest wiele możliwości, żeby stworzyć różnego rodzaju kolorowe sznury z cotton ballsów. Pracę rozpoczynamy od nadmuchania baloników. Ponieważ są to małe baloniki, to dmucha się bardzo ciężko, szczególnie te na wodę. Dlatego najlepiej użyć do tego celu pompki do balonów, bądź innej pompki, na przykład do materacy z niewielką końcówką. Można jednak spróbować zrobić to ustami. Nadmuchujemy balonik i staramy się, aby jego wielkość była około 5-6 cm średnicy, a następnie go zawiązujemy. W ten sposób nadmuchujemy pozostałe baloniki. Po nadmuchaniu wszystkich 10 baloników przystępujemy do dalszych prac. Na początek należy przygotować klej, czyli zmieszać go z wodą w proporcji 1 do 1. Tutaj w miseczce mamy trochę wody. Dokładamy mniej więcej tyle samo kleju. A następnie mieszamy tak, aby cały klej równomiernie był zmieszany z wodą, aby nie powstały grudki. Nie trzeba się jednak nimi zbytnio przejmować, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, klej ten po wyschnięciu staje się całkowicie przezroczysty, także nie będzie widać ewentualnych grudek na naszych kulach. Po dokładnym wymieszaniu wody i kleju bierzemy kordonek w wybranym kolorze i rozpoczynamy owijanie kuli. Na początku jest to trochę trudne, gdyż na śliskim baloniku nitka lubi się zsuwać, ale w momencie, w którym pojawi się więcej nitek, problem ten znika i coraz lepiej to owijanie wychodzi. Podczas owijania można również delikatnie nadać kształt balonikowi, ponieważ mają one tendencję do kształtu lekko podłużnego, a my chcemy osiągnąć okrągłą
kulkę. Ilość nici, jaką wykorzystamy, zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Im więcej nici, tym światło, które będzie wydostawało się na zewnątrz, będzie go mniej. Im mniej nici, tym więcej światła będzie prześwitywało przez bombkę. Generalnie z kordonka karat 8 można wykonać dwie kule cotton balls o średnicy około 5-6 cm. Po uzyskaniu odpowiedniej gęstości odcinamy nitkę. Możemy ją gdzieś delikatnie zabezpieczyć, chociaż nie jest to potrzebne, ponieważ ona i tak w trakcie będzie przyklejona przez mieszankę wody i kleju. Następnie bierzemy naszą miseczkę i wkładamy do mieszanki wody i kleju kulkę, pomagając sobie pędzelkiem, moczymy ją całą w tej mieszaninie. Należy dokładnie całą kulę zamoczyć, tak aby wszystkie nici były nasiąknięte wodą z klejem. Tak dokładnie posmarowaną kulę możemy wyjąć z miseczki. Następnie bierzemy kawałek nitki. Zawiązujemy i teraz musimy naszą kulkę gdzieś wysuszyć. Można to zrobić przy pomocy wieszaka, do którego będziemy przywieszać nasze kule. W ten sposób przywiązujemy również pozostałe kule i teraz wieszak możemy odwiesić w miejsce, gdzie będą schły, ale również można zastosować kołeczki do bielizny i przywiesić je na sznurku bądź na suszarce do bielizny. W każdym razie tam, gdzie będą schły, najlepiej, żeby było to ciepłe miejsce i my powiesimy nasze kule przy kaloryferze, tam sobie przez kilkanaście godzin wyschną. Po wysuszeniu kul, u nas trwało to kilkanaście godzin, gdzie kule były zawieszone przy kaloryferze, ale tak jak powiedziałam wcześniej, można również zrobić to na przykład suszarką. Kiedy kule już wyschną, odcinamy je z wieszaka. Po zdjęciu wysuszonych kul z wieszaka, tudzież sznura, bierzemy igłę albo inny przedmiot ostro zakończony i przekuwamy balonik. Następnie delikatnie staramy się go wyjąć. Czasami trzeba sobie jeszcze pomóc igłą. Tak postępujemy ze wszystkimi kulami. Po wyjęciu baloników ze wszystkich kul mocujemy światełka, czyli bierzemy nasz sznur z lampkami LED-owymi. Może zamontujemy najpierw baterię, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Działa. No i teraz
Znajdujemy taką dziurkę, przez którą jesteśmy w stanie włożyć lampkę. Może to być ta dziurka, przez którą wychodził balonik, ale może być to jeszcze inna dziurka, która będzie troszkę większa. Tak. I w ten sposób montujemy światełko w środku. Można to światełko na stałe zabezpieczyć. Popularną techniką jest użycie kleju termozgrzewalnego. Natomiast, tak jak widać, dość ciężko przez odpowiednio do oczywiście dobraną dziurkę wyjąć jest tą lampkę. Poza tym daje nam to też dodatkową możliwość. Wykorzystujemy różne kolory i na przykład przy zmianie dekoracji w domu możemy zdjąć jeden kolor, dorobić tylko 2-3 kulki i zmienić jakby już całą kolorystykę tej kompozycji. Teraz w odpowiednio wybrany przez siebie sposób mocujemy pozostałe lampki. Możemy sobie pomóc. Po włożeniu wszystkich lampek do naszych kul mamy gotowy produkt w postaci cotton ballsów, które idealnie nadają się jako dekoracja do każdego wnętrza. Można tworzyć nieskończone ilości kombinacji kolorystycznych. Tak jak powiedziałam wcześniej, polecamy kordonki Kaja 15 w 50 kolorach i Karat 8 w 55 kolorach. Pozostaje nam życzyć Państwu udanej zabawy z cotton ballsami.